The Crew zastąpi Rayman Origins jako darmowa gra w ramach akcji urodzinowej Ubisoftu. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pan tutaj, witam w kolejnym bardzo krótkim odcinku, w którym opowiem wam o bardzo fajnej rzeczy. Mamy możliwość dostania, wzięcia sobie za darmo gry The Crew. Tak samo jak mieliśmy możliwość wzięcia sobie Need for Speed Most Wanted 2012, tak samo teraz możemy z okazji urodzinowej, że tak powiem, promocji, urodzinowej akcji Ubisoftu, możemy sobie właśnie takie The Crew przygarnąć. Także każdy, kto nie ma The Crew, każdy, kto chciałby to The Crew dostać, po prostu wchodzi sobie 14 września. Zapamiętajcie tą datę, żebyście po prostu pamiętali, że dokładnie za tydzień, bo dzisiaj jest 7, ja to wrzucam 8, więc za 6 dni pamiętajcie, żeby wejść sobie na Uplaya, i kto nie ma The Crew, niech sobie to The Crew po prostu weźmie, na pewno będzie więcej naszej polskiej społeczności. Jeśli ktoś wszedł na ten filmik i nie wie, czym jest The Crew, nie wie, jak to działa i tak dalej, zachęcam do obejrzenia moich filmików po prostu z The Crew. Także to, co jeszcze mogę powiedzieć, to jestem bardzo zadowolony i myślę, że parę osób będzie złe, że przecież ja kupiłem tą grę, wydałem pieniądze i tak dalej. Myślę, że robią to z jednej strony właśnie na te urodziny Ubisoftu, a z jednej strony też dlatego, że wychodzi nowa ekspansja, nowe DLC i chcą po prostu zachęcić ludzi do kupowania tych dodatków po prostu, bo DLC będzie do połowy, prawda, dla ludzi dostępne w 100%. Także ja liczę na to, że sobie razem pogramy, że będzie więcej osób w grze. Niestety ekipy są małe, ale chciałem, żebyście wiedzieli ode mnie. Także to jest taka informacja ode mnie, że The Crew będzie za darmo i nie wiem, pokażcie znajomym, pokażcie każdemu, kto chciał mieć The Crew, a nie mógł, pokażcie po prostu ludziom, którzy mogliby po prostu sobie tą grę wziąć. Ja również myślę, że może zrobię jakieś drugie konto i po prostu przejdę grę od nowa, nie wiem, choć tak robią no, osoby, które po prostu chcą na tym zarobić najczęściej, po prostu zakładają nowe konta i tam sobie tą grę kupują, później ją sprzedają. Na pewno tak nie zrobię, ale zobaczymy, może jakaś seryjka znowu, czy coś w tym stylu będzie. Także chciałem wam tylko o tym opowiedzieć. Pamiętajcie, 14 września mamy możliwość wzięcia sobie The Crew, macie wszystkie screeny takich rzeczy, które po prostu są najciekawsze w tym momencie. Oczywiście The Crew macie mnóstwo na kanale, także to by było na tyle. Pamiętajcie, możecie wziąć The Crew, nie bądźcie źli ci, którzy kupiliście, ja również kupiłem, wydałem na grę łącznie koło 250 zł, nawet ponad, bo na początku kupiłem grę za 169 zł, później jeszcze Wilder i tak dalej, także troszkę to mi na pewno zabrało. Ale nie jestem zły, no w końcu wydałem na grę, którą chciałem mieć, teraz można ją mieć za darmo, to nic. Także to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!